Przedstawiciele ponad 20 szkół z Tarnobrzega i okolic zaprezentowali swoje umiejętności wokalne na Festiwalu Piosenki Ekologicznej, jaki już po raz 38 zorganizowała Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Poprzez piosenki, wiersze, przedstawienia, a więc szeroko pojętą zabawę, dzieci najłatwiej uczą się postaw ekologicznych. Dowodem na to jest festiwal, jaki od lat z powodzeniem organizuje Tarnobrzeska Liga Ochrony Przyrody. To jedna z form proekologicznej edukacji, a tej, jak wiadomo, nigdy nie za wiele. My to robimy dla edukacji przede wszystkim młodych ludzi. Chcemy, żeby wyrazili swoją jakby ekspresję też śpiewając, jakby pokazując, jak można dbać o przyrodę, jak ważnym jest to, że nasza planeta potrzebuje naszej pomocy na co dzień, że możemy się włączyć w jej jakby ratowanie w tej chwili. Chcemy, żeby oprócz tego współzawodnictwa tutaj też bardzo dobrze się wszyscy bawili, także jest poczęstunek, można coś zjeść. W tegorocznych zmaganiach muzycznych wzięło udział blisko 100 reprezentantów szkół podstawowych i średnich. Na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowali się soliści oraz zespoły z Tarnobrzega i okolic, m.in. z Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa czy Woli Baranowskiej. Uczestnicy festiwalu prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1, 4, 5, 8 i szkoły ponadpodstawowe. Repertuar wybierali sami, piosenki jednak łączyło jedno. Wszystkie nawiązywały do tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Jak się okazuje, utalentowanych wokalnie wśród dzieci i młodzieży z Tarnobrzega i okolic nie brakuje. Ich prezentację oceniała komisja artystyczna. Jak podkreśla Sylwester Łysiak, wokaliści z roku na rok są coraz lepiej przygotowani do występów. Jako juror ja tu zwracam uwagę, ponieważ ja się zajmuję emisją głosu, zajmuję się też taką interpretacją artystyczną, to muszę powiedzieć, że z roku na rok poziom przygotowania jest dosyć wysoki. Widzę, że opiekunki, opiekunowie tak poważnie podchodzą i dzieci sobie radzą. Prezentacja, interpretacja artystyczna, tak zwany ogólny wyraz, to wszystko jest tak dosyć dobrze zachowane. Oczywiście są różnice, wiadomo, nie? Po to jesteśmy wzięli, żeby to rozpodobnić, ale ogólnie ta kultura muzyczna, taka sceniczna jest dobra. Pozytywna. Dla mnie wszyscy są tutaj bardzo dobrze przygotowani, także gratuluję tutaj opiekunom. No, chciałem też podziękować dyrektorom, że umożliwiają po prostu młodym ludziom tutaj uczestnictwo w takiej formie, jakim jest festiwal. Jury nagrodziło najlepszych wykonawców z każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcy otrzymali słuchawki, powerbanki, książki oraz dyplomy.